Witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony, ja MC Auto, przed wami przedostatni odcinek z gry Rayman 3 Hoodlum Havoc. Znajdujemy się na poziomie kwatera Mioklumów i jest to, tak jak mówię, przedostatni poziom, z którym przyjdzie nam się w tej grze zmierzyć. Jest to poziom, na którym będzie ciężko, głównie dlatego, że mamy ciężkiego bossa na końcu. Poziom sam w sobie jest na pewno ciekawy, na pewno będzie na nim wiele ciekawych rzeczy do roboty i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobra, tu mamy pierwszą skrzynkę, idziemy na górę, zdobywamy puszkę i cyk. Muszę trochę się wbić z powrotem w komentarz Raymana trójki, ponieważ nie nagrywałem go dawno, tak? Tu jest druga skrzynka, mam nadzieję, że do niej dolecę. Tak jest, dwie skrzynki mamy zaliczone już na sam początek. Okej. No już zaczęliśmy go, nieważne. Po miesięcznej przerwie wracam do Raymana po raz kolejny. Staram się go przejść. I mam nadzieję, że nam te dwa poziomy wyjdą bez problemu. I mam też nadzieję, że nie przestanę nagrywać po raz kolejny, bo by to najbardziej demowało ze wszystkiego, zawsze przez całą moją działalność na YouTubie. Dobra, tego by się udało zabić. Zabijemy? Zabijem, tak, ale zostajemy jeszcze od tego. No nic. Te drzwi, trzeba użyć obu przełączników. Zajmę się lewym. Powiem wam, że on ma rację. Tu mamy dwa przełączniki, właśnie nastaje na jednym. A my sobie pozbieramy rzeczy dookoła. I pozbieramy sobie jeszcze je z czerwoną puszką. Gdzie jest czerwona puszka? Boże. Ja chcę dzisiaj ten poziom przejść, a on jest bardzo ciężki i ja nie ogarniam, jest druga w nocy. Krótko mówiąc. Dobra, próbujemy. Próbujemy. Tutaj mamy jeszcze. No, nie, no, ten poziom nie będzie zrobiony najlepiej na świecie, już widzę po sobie. Nie, nie to, że jesteś śpiący, nie, tylko po prostu. Nie grałem dawno w Raymana trójkę, a widzieliście, że grałem cały czas, wszystko było ok, więc okej, dobra, cyk, 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 tutaj idziemy, mamy szmaragdzik, mamy kryształ i tu mamy sekret pierwszy na tym poziomie, w sumie nie pierwszy, drugi to jest sekret, pierwszym sekretem była oczywiście skrzynka. W ogóle ciekawostka, na tym poziomie mamy 7 skrzynek zrobione tylko, nie wydaje się to być dużo, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, jesteśmy tutaj teraz i przechodzimy na drugą stronę i otwieramy sobie drzwi dalej. Dobra. A co, nie mówiłem? Bardzo ładnie, Klobox. Okej. Rozwalony? Nie, no kurczę, no to ma być powitanie? Ej, to nie fair. Pomaga mu czarnoksiężnik. To prawda, Globox, i nie możemy się tu aktualnie dostać w żaden sposób. Chociaż z tego co wiem, jest jakiś sposób na to wszystko. Nie pamiętam, nie mam pojęcia jaki. Czy dało się to jakoś zrobić? Jak? Nie wiem. Idziemy tu, pudełko nam się zapada i zaczynamy teraz poziom tak pełnoprawny, można powiedzieć. Musimy przejść dookoła, musimy na górę na tą platformę wejść, tego magika zabić. I dopiero wtedy będziemy mogli przejść dalej, także trochę roboty jest. Okej, mamy elitarnego. Cyk, cyk. Dobra, udało się, pięknie. Cena odleciał w moją kątkę niestety. Okej, tu mamy kolejny sekret. Bierzemy zieloną puszkę i idziemy do grzybka. Oki. Bierzemy pięknie. Ja patrzę na kamerkę jeszcze, bo nie jest to, żeby mi się nic zepsuło. Wiecie dobrze, jak to jest. W mojej działalności, tak jak mówiłem już milion razy, wszystko mi się zawsze psuło, nic nie było ok, czy na przykład jeżeli ogarnąłem, jak kamerka działa, bo ja kamerki nie miałem aparatu nigdy, zawsze miałem telefon do nagrywania. Znaczy mam kamerkę internetową, ale to jest dziadostwo, więc ja nawet tego nie liczę jako sprzęt, który miałem w moim życiu, wiecie o co mi chodzi. Więc ja nawet tego nie liczę. Okej, dobra, muszę się trochę skupić. Dobra, więc mówię, tego nie liczę, bo to było takie dziadostwo, takie gówno, że aż się tego nie da po prostu policzyć. Słyszeliście dźwięk tej kamerki w poprzednim poziomie. W poprzednim poziomie Raymana, który wrzuciłem z szczytu za chmurami. Był tam dźwięk zepsuty. I musiałem się ratować trochę programami, musiałem się trochę ratować w wielowy sposób, no ale echa i tego wszystkiego no nie mogłem niestety w żaden sposób pokonać. No nie? No to sobie rozwalimy, zejdziemy na dół, ponieważ oni dają nam kryształy i ja chcę szybko wziąć zieloną puszkę iść na górę, zanim te kryształy znikną. Dostajemy, o Boże, dostajemy strasznie dużo punktów, jeżeli nam się to uda zrobić. Szybko, 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 o nie zdążę. Nie, nie zdążyłem, ale zepsułem. A chciałem zdążyć, no nic, nieważne.
Abyśmy mieli ten poziom na plus. Kontrola lotu informuje, że Leptys znajduje się obecnie w zasięgu wzroku. Ok, teraz mamy na górze bombiarza i musimy unikać jego fiolek, bo inaczej dostaniemy. Ale dostaniemy, puścimy kulkę, a kulkę musimy przejść na koniec poziomu. Na koniec poziomu, na koniec tej platformy. W przewodach wentylacyjnych stwierdzono obecność ciemów. Ciem, zresztą mniejsza. Ciem czy... Właśnie, jak to się mówi? Good point, jak to się mówi? Ja na przykład nie mam pojęcia zielonego. Teraz pytanie, jak to się odkładało? Niesamowity glut, okay, proszony o stawienie się na recepcję. Niesamowity glut, proszony o stawienie się na recepcję. Okej. Okay. Tutaj to logo zawsze przypominało mi logo Deadpoola. Nie wiem czemu. To jest przekreślone, to jest zakaz czegoś, ale wyglądało to zawsze mi jak logo Deadpoola. No nic. Idziemy zwykłą kulką i ta kulka jak położymy, to będzie już koniec naszej podróży z kulkami. Także będzie super i będziemy mogli tego gościa dorywać i mu wtrynić. Okej, tu mamy ostatnie, żeby nas nie uderzyło, bo te fiolki czasami pod dziwnym kątem lecą. No, na górę Raymanie, dobrze, pięknie, elegancko. Dobra, tutaj już przyszykujemy się do ataku. Dobra, pięknie, załatwiony. Uda mi się rozwalić drzwi jeszcze dodatkowo? Tak jest. Nie najgorzej. Tu opuszczamy platformę i mamy dostęp do naszego czarnoksiężnika. Jadź, cwaniaczku. Dostaniesz dwa razy i cię nie ma. Oki. I teraz ty. Kwitam ogólnie też z moją dziewczyną w... Zaczniemy zwiedzanie. Fajnie! Zapoznamy tę panią! Gawie ma na dwójkę i tam jest trochę inne sterowanie, więc ciężko by się było teraz przerzucić na trójkę, nie? Ale powoli się przyzwyczajam, powoli jest okej. Z powrotem znowu jest ten dyk. Uwaga! Nadchodzę! Globox na paleńcu. Nieładnie. Twój przyjaciel wpadł w moją pułapkę! Niebawem nadejdzie twoja kolej! No tak, czyli Globoxa nam pojmali. Niedobrze. Musimy go teraz odzyskać, jakkolwiek to głupio brzmi. Bardziej uwolnić, niż odzyskać. Czemu powiedziałem odzyskać? Uwolnić. Boże. Odzyskuje się zgubiony przedmiot. Globox nie jest przedmiotem. Globox jest żabą. No nic. Próbujemy tego typa rozwalić w miarę dobry sposób. Dawaj go. Udało się? Tak. Super. Doleć. Okej. Elegancko. I będzie 100% pewnie nie, pewnie wiedziałem. Zresztą skrzynkę, gdzie jest zapisałem tych diamentów. I zapisałem jeszcze w kilku miejscach, no nic. Postaram się zrobić jak najlepiej. O, jest ta muzyka, bardzo zrobię tą muzykę. Nie mogę aktualnie nic zrobić, bo jestem sam atakowany. Sorry Globox, jesteś... Poradzisz sobie sam. Zbieraj to w ogóle, bo to mi dało od razu czerwoną puszkę, czyli podwójne punkty. Jest to tam plus tylko. Bardzo sobie ich rozwalę moim języczkiem. Dobra panowie, popijam puszkę. Wiem, że mogę znowu zebrać, ale mniejsza. Okej, teraz pozbieramy sobie rzeczy dookoła. Do tej kratki jeszcze nie podchodzimy, ponieważ będziemy mieli minibossa. Także lepiej sobie poczekać z nim, go nie atakować tak od razu. Psyk, pięknie, okej. Tu teraz pójdziemy. I mamy wszystko, panie i panowie, Eggman 3 to jest super gra, Eggman 2 tak samo. Eggman 2 ma w ogóle więcej poziomów od trójki, co jest ciekawe. Okej, tu podchodzimy, gość przychodzi, możemy go uderzyć. Świetnie, dobra, teraz trzeba go unikać już. Dobra. Panie. Co się właśnie stało? Kontroler mi spadł z komputera. O co chodzi? Muszę go podnieść zaraz. Nie mogę teraz. Nie mam czasu. Dobra, stary, bo mi kontroler spadł. To jest poważna sprawa. Okej. Panie kontrolerze. Panie, co pan robisz? Z komputera się rozłączył. Ubrudził się. Co jest? Dobra, działa. Nie po co miałby działać, ale działa. Niesamowite problemy techniczne, no nic.
Tu mamy zebrane wszystko, możemy iść zatem dalej. Trochę się wystraszyłem. Rayman, zrób coś! Rozwiąż mnie! Powtarzasz się, Globox. Krew napływa mi do głowy! Chyba pierwszy raz w życiu. Jakoś mądrzej się czuję. Ratunku! Mądrzej się czuję, ratunku! Nie znam chyba tego uczucia, więc się boję tego uczucia. Że czuję się mądrze. Drogi graczu, być może zaskoczy cię fakt, że składam się z 816 wielobloków. Biorąc pod uwagę, że inne obiekty średnio składają się z 318, jasnym staje się, że jestem swoistym arcydziełem animacji trójwymiarowej. Ładnie. Z ilu? 300 coś? Boże święty. Lecę, będę walić w kokos. Nie komentuję nawet tego, co powiedziałeś właśnie, stary. Pamiętajmy, że Rayman 3 to jest wulgarna gra komediowa. Miejmy to z tyłu głowy. Okej, i teraz jeszcze raz dźwignię. Musieliśmy go wywołać, żeby on po tą dźwignię poszedł, bo inaczej nie było go widać wcześniej. Okej, i teraz idziemy się naparzać z mroklumami. Niech nam ta puszka minie, żeby nam się rakieta nie wystrzeliła przypadkowo. Dobra, panowie, lecimy. Lecimy, panowie. Nie ma pierdzielenia się. Czy on już padł? Czemu on już padł? O co chodzi? Dobra, nieważne. Drzwi rozwalone. Bierzemy kryształy. Cyk, cyk. Dobra, idzie nam, powiem wam, całkiem sprawnie. Dostaliśmy trochę, ale... Ale nie aż tak dużo. Boss, naprawdę boję się bossa na tym poziomie. Chciałbym również podkreślić, że posiadam 20 algorytmów zniekształceń, jak również 68 animowanych członów, co zapewnia mi niespotykaną giętkość, szczególnie przydatną w walce, jak i w bardziej intymnych sytuacjach. Hej, męczyk, gra dla dzieci. Nie powiedział nikt nigdy. Okej, to za chwilę też będziemy musieli strzelać, a to za momencik. Tą kulkę doniesiemy i tu jeszcze mamy sekret przy okazji. Sprawdź sobie, tak, sprawdzaj karabin, przystawiając sobie go do twarzy. Bardzo mądry wybór. Tu odłożę, żeby sobie punkty skościć z niego. Uwaga, i kulka zostaje postawiona, panie i panowie. Okej, i mamy powiększenie życia. W ogóle dźwięku nie było przez moment. Tak mogę zbierać, zobaczcie, nawet mi się życie powiększa. Ciekawe to jest. Bo tam jeszcze do nich nie idziemy. Chociaż nie, przydałoby się ich tutaj aktywować, żeby, no właśnie, żeby nie strzelaj mi tutaj już po środku. Dobra, elegancko. Idziemy teraz do sekretu. Sekreciłem już markt, więc tego sekretu nie można pominąć. Pod żadnym pozorem. Pięknie zebraliśmy tylko, o mój Boże, pięknie to zebraliśmy. 6000 punktów, okej. Nawet ten poziom ma najfajniejsze sekrety ze wszystkich, takie jest moje zdanie. Ludzie mogą mieć różne opinie co do tego. Panie czy Freeman. Ale to jeszcze nic wobec 900 linii kodu, które składają się na moje 21 schematów zachowań. Kolejne 1200. Boom. Uwaga, mroklumy. Jego miłość André nie jest zadowolony. Rayman nadal żyje. Oczywiście, że tak. Zostaniecie tutaj tak długo, aż nauczycie się strzelać. Ćwiczenie czyni mistrza. Okej, okay, i teraz musimy strzelać podobizny nasze i Globoxa. Najlepiej jest sobie robić pod kątem właśnie w ten sposób. Nie wiem, czy pokazuje dobrze. O, widzicie zresztą na ekranie. I nie możemy uderzać w portrety tej pani, która tutaj jest. Tej kobiety. Tylko w naszej Globoxa. I mniej życia jest na pasku, tym to wszystko leci szybciej. Także trzeba uważać. No i strzelamy w lewo bardziej niż po środku, ponieważ mamy większy czas na reakcję, prawda? Ło, jeszcze jedna. Nie! O nie! Nie by tego specjalnie. Dobra, na spokojnie zrobimy to i możemy pójść dalej, jak to zrobimy. O, minąłem. Ej! Nie skupiam się, dobra, elegancko. Nie skupiałem się w tym momencie. Okej, okay. I tu musimy iść dalej. Ciekawostka, jak ja byłem mały i grałem w to na pierwszym Xboxie, wiemy, na trójkę, a siedziałem tutaj zamknięty, nie wiedziałem kobiety co zrobić. Pomyślałem sobie, jest kratka, znowu ten gościu przyjdzie wielki, no nie? Okazało się, że trzeba było w to strzelać i nie zrobiłem tego, siedziałem chyba 2 godziny, siedziałem w tej klatce i pomyślałem, że może gra jest zbugowana czy coś. Nie mam pojęcia, co sobie myślałem wtedy. Byłem młody, byłem głupi, byłem naiwny. 100% przy okazji. Fuck yes, huta. Znajdujecie się w hucie. Tak. Jego
wręczy miejscu w całym Grabiecie. Powiedziałem to chyba źle. Hutat jest moim ulubionym miejscem, nie z całej gry, ale to jest moje drugie ulubione miejsce z całej gry. Pierwszym oczywiście jest świetlista wieża. Że Leptys za chwilę wyląduje na szczycie wieży. Mówię tego, że huta jest ogromna i huta wyróżnia się naprawdę ze wszystkich. I jak się wchodzi do huty... Na niezwykle drażliwy charakter Boga, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się w jego obecności od picia. Okej. Okay. Jak również mierzenia temperatury otoczenia. Okej. Okay. Huta różni się po jeżeli jak się wchodzi do tego poziomu. To czuję, jest takie uczucie, że oho, coś się święci, że tu będzie grubo. I bardzo... O Jezus! I bardzo mi się to podoba. Jeżeli dotkniemy dwa razy lawy, to dostajemy, więc lepiej tak... Lepiej nie dostać dwa razy. O, oh, goddammit. Udało się. Muzyka w hucie też jest piękna. No i w huta to jest przedostatnie miejsce, z tego co pamiętam. Mogę się... Nie, nie mylę się. Huta to jest przedostatnie miejsce. Także nie dość, że to jest ostatnie miejsce, to jeszcze to jest bardzo fajne miejsce na zakończenie, no nie? Bardzo mi się to podoba. Dotyczy... Co ja zrobiłem? Zbogowałem grę! Okej, okay, mi to pasi. Mieliśmy tutaj debinie tutaj wejść i dopiero się z nim zmierzyć z tym bioklumem. A to się okazało, że nie musieliśmy. Popsułem grę. Fajnie, że mam to na ganiu. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Nie możemy oczywiście tych tutaj... O, tutaj bym zepsuł mój... Zepsuł moje zepsucie gry. Który pomyślał, że kiedykolwiek powiem. Nie możemy tych dotykać, bo... No, będzie źle, jak je dotkniemy. Tyle mogę wam powiedzieć. Ranią nas. To przed chwilą nas chyba zraniły nawet raz. Okej, tu idę szybko, póki mam puszkę, ponieważ... No właśnie, są... dobroci dla nas. Okej, i pojedziemy sobie już dalej. Zbugowałem grę przed chwilą, ej. Jestem mega szczęśliwy, że mam buga na nagraniu. To jest taki dodatkowy smaczek, prawda, do nagrania. Jeżeli coś takiego się dzieje w nagraniu, to nagranie moim zdaniem osobiście uważam, że nagranie jest wtedy za ciekawsze. O, goddammit, o, goddammit. O, dostałem, bo on za trzy bije, bo ma trzy błyskawice. Siad, jeden. Chono tu. Okej, okay, i tutaj będziemy mieli elitarnego jeszcze na deser. Na dokładkę bardziej, ała. Ała, bo jak podskakujemy, to on strzela bokiem, takim skosem dziwnym. Oki, ktoś jeszcze? Nie, tu nie. Dalej. Na tej platformie tutaj będzie jeszcze, nie wiem, czy elitarny, czy kto. Nie ma tu nikogo? Tu jeszcze był ktoś. Ej, popsułem grę. Popsułem grę, bo tą dźwignię się klikało i dopiero wtedy się te aktywowały te tutaj. Muzyka się... Popsułem grę. Och, well. Tu jest w ogóle... Co powinno być? Co? Pogubiłem się pomocy. O, tu jest zobaczek, tak by the way. Ja chyba, że to... Przepraszam, chyba, że to wyżej jest. Tu jest skrzynka, tak. O my g, popsułem grę. Dobra, nieważne. Mniejsza. Dostanę! Nie dostałem, okej. Okay. Oczywiście, no, ten dym nas strasznie bije, więc lepiej go unikać. Ej, teraz platformy tu nie jeżdżą. W jakiego się tu dźwignie, że te platformy jechały. Co ja mam teraz? Co? Halo! Popsułem grę, muszę jeszcze raz to... Mogę? Wczytaj. Okej, okay, panie i panowie, znowu w tym miejscu jesteśmy. I sprawdźmy, czy tym razem nasza gra się nie zepsuje. Sprawdźmy, może tym razem się uda. Miejmy nadzieję. Pięknie mi to wyszło, panie i panowie. Okej, okay, czy to będzie ten mroklum w końcu? Bo jeżeli nie, to ja nie mam pojęcia, co mam zrobić. Jest, widzicie? I nie było go wcześniej. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Ej, dostałem na koniec, okej. Okay. I teraz możemy tą dźwignię kliknąć. Słuchajcie, jak żyję i jak grałem w tą grę, czegoś takiego nie widziałem na internecie, nie widziałem u siebie na komputerze, jak grałem na konsoli, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Teraz patrzcie, klikamy dźwignię, platformy nam zjeżdżają i możemy progresować na poziomie. Co się wydarzyło właśnie? No ale okej, okay, no, jestem szczęśliwy. Mimo wszystko, że musiałem to powtarzać, nie byłem daleko, spoko.
Ja jestem mega happy, że mam to na naganiu, bo takie rzeczy na naganiu, ała, 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 się ceni. No i dobra, i cyk, i możemy iść dalej. O mój Boże. O mój Boże, przepiękne. Dobra, tutaj zbieramy sobie kryształki, tu jest sekret, który jest niesamowity, panie i panowie, także za chwilę sobie tego pójdziemy. Najpierw zbierzemy sobie skrzynkę przedostatnią. Tak, jest przedostatnią, tu mamy dwie ostatnie skrzynki, jedną tu, po drugiej stronie tego parapetu, tej krawędzi. I mamy jeszcze jedną na górze i to będą wszystkie. Na ten poziom, oczywiście. Trzeba obrać skarpetki do wypożyczalni. Skarpetki do wypożyczalni. Słuchajcie, jak to woli. Zakładam, że skarpetki do... skarpetek raczej do wypożyczalni się nie oddaje. So, jest w ogóle wypożyczalnia skarpetek? To by było... to jest ciekawa informacja może być dla mnie. Let me know. Naprawdę. Okej. Okay. Okej, okay, i teraz skakujemy tutaj i czy dolecimy? Perfekto. I panie i panowie, za tą ścianą jest sekret zajmiona dwójki oczywiście. Są to robopiraci. W formie stałej, jako muzeum. Oczywiście są wszyscy. I jest nawet sam kapitan Brzytwobrody. Kto by pomyślał, że takie coś w zajmionie trójce może być. I oczywiście był jeszcze sekret, gdzie była Lee na najdłuższym skrócie. I to chyba w sobie tyle easter eggów, jeśli chodzi o na dwójkę w tej grze. Tak naprawdę, tak się zdaje, że nie ma więcej. Dobra, teraz idziemy na kolejny taśmociąg. Tutaj, o. Chyba ten dym uważa, żeby nas nie skosił. Ciężko jest się między tym dymem utrzymać, no nie? No, gaś się, dobra, pięknie, okej. Okay. Zbliżamy się do ostatnich metrów tej kuty. Uprzedza, że Leptys za chwilę wyląduje na szczycie wieży. Leptys to oczywiście jest ten bóg, któremu reflux będzie wysysał energię. Znaczy wystał całą energię. Jak pamiętamy. Dobra. A nie, przepraszam, nie wyssał energię, tylko na razie u Catbello, przepraszam. Spoilery! To będzie po tym poziomie chyba. Tak, z tego co pamiętam. Pokiśkało mi się wszystko. Dalej jestem w szoku, że udało mi się baga znaleźć. Ale to wydaje mi się, że przy tym bombiarzu, że go zabiliśmy od tyłu, po prostu nie odpaliła się przy nim muzyka, nie odpaliło się to, że my go spotkaliśmy, dlatego dalej na poziomie nic się nie ruszyło. Tak by skrypt się nie odpalił, że z nim walczyliśmy, coś tego typu. Wow, okej, okay. Wszystkie skrzynki mamy. Jest pięknie. Dobra, nakręcaj i dawaj. Okej. I idziemy na ostatni pojedynek na tej hucie. Zostajemy zamknięci z tym bydlakiem i z czarnoksiężnikiem dodatkowo. Nie mamy czerwonej puszki, musimy sobie na razie jakoś poradzić. Wszystkie puk! Chyba udało się. Mamy czerwoną puszkę, teraz musimy z nim walczyć. Żeby nas nie chwycił. Jest mało miejsca tu na walkę. Trzecy dostał, o Jezu, skoczyłem, nie chciałem skakać. Pozwolę go? Tak. To było prostsze, mi się wydawało, niż pamiętałem, że jest. Dobra, i idziemy na ostatnią sekcję, panie i panowie, idziemy na bossa już aktualnie. 100% 83, oczywiście. Nie mogło być 100%. Nie, to zrobiłem źle. Tak, to jest ostatnia sekcja. Dobra. Sprawa wygląda następująco. Musimy iść oczywiście w przeciwnym kierunku niż te platformy lecą. Tu jest schowany szmat, jeżeli dobrze pamiętam. I musimy te świnki porozbijać tak, żebyśmy jak najwięcej punktów nie zostali. Bardzo dobry początek. Bardzo dobrze. Znaczy to powinno być na końcu. Nie pamiętam, jakie kolejności świnki się rozwala. Niestety. Zostawiłem tam kryształek. Mogłem więcej punktów zdobyć. Zdobyłem 8700, a mogłem zdobyć 8800 chyba nawet. No nic. Idziemy po tych platformach dalej. Mamy Globoxa. Tego oczywiście nam pojmali. Uważacie, że Rayman mnie przewyższa? Odpowiedzcie sobie na proste pytanie. Ile razy od początku gry szlak go trafił? Ani razu. Na pewno więcej niż mnie. Porażka bowiem jest mi wręcz organicznie wstrętną. To chyba coś znaczy. Na pewno coś. Tam nie wiem co się dzieje, nigdy nie dowiecie się co tam się dzieje. Więc mamy życie, jakbyśmy chcieli się uleczyć i idziemy na bossa. Przerażającej maszyny. Przerażająca maszyna. To
tutaj. Okej, okay, dlaczego ten boss jest... Zaraz powiem. Okej, okay, sprawa wygląda tak, jak widzieliście, musimy uderzać w to, w taki sposób jak uderzaliśmy i jest to ciężkie. I to jest coraz cięższe z... Im mniej zdrowia ta maszyna ma, tym szybciej strzela w nas, więc... Jest to ciężkie. Najpierw sobie zacząć właśnie w ten sposób i pamiętajmy, że dłonie i jemena muszą wrócić do niego. W dwójce mogliśmy napadać cały czas, a tutaj musimy w takich regularnych sekwencjach uderzać, muszę tak powiedzieć. Maszyna inwestuje 3 przeciwników różnych, od lotników do błyskawic i do bombiarzy. Są 3 rodzaje przeciwników, które możemy dostać. Oczywiście dodatkowe punkty za zjęzykowanie ich. Za zmianę ich w lumce po prostu czerwone, szczelnych. Jeszcze możemy takie szerokie manewry robić, jak widzicie, ale potem będziemy musieli się schować na środku i tylko lewo, prawo chodzić bardzo małymi sekcjami, ponieważ będzie... A to jest bombiarze, to gorzej, bo oni zajmują strasznie dużo miejsca na mapie. O Boże, nie da się po prostu ich uniknąć czasami. Już padli? Padli, okej. Okay. Aż mi moja klawiatura zrobiła figle. Okej, okay, dostaję w dupę, a bardzo nie chciałem dostawać. Okej, okay, mój cel tego bossa jest, żeby to w ogóle nie spadło, żebym cały czas nawalał. Ale nie wiem, czy mi się to da. Zacznę robić to, bo... Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Ja się skupiam i nie potrafię komentować, bo ten boss jest ciężki. Naprawdę, jeżeli ktoś gra pierwszy raz, albo może nie pierwszy raz, nawet jeżeli gra się ponownie, to trzeba się na tym bossie skupić. Jak każdy boss jest w miarę taki intuicyjny, że można gadać i tak dalej, to na tym bossie trzeba się skupić, bo trzeba naprawdę dobrze wyrobić sobie te strzały. To jeszcze ostatni raz, czy jeszcze jeden raz będzie po tym? Nie mam żadnego pojęcia. Widzicie? Ona strzela w lewo, ona strzela w prawo i my... Wyprzedzamy ją po prostu w tym. Okej, okay, to będzie przedostatni raz i teraz ostatni raz będzie. Po tym, jak się upowiadamy z bombeżami, oczywiście nie może być za prosto na koniec. Tak wiem, że mogę przetrzymywać sobie strzał, że mocniej bił na sam początek, ale... Dobra, uwaga, ostatni raz. To się musi udać. To się musi udać. Skupienie plus 10. Zniszczysz fabrykę, zginiesz wraz z nią! Bracia! Czas opróżnić zbiornik! Okej, okay, teraz najcięższa część tego poziomu. Najcięższa część tego poziomu nie jest boss sam w sobie, co jest w ogóle niesamowite. To jest ucieczka z fabryki. Mało tego, muzyka, która gra, nazywa się w plikach The Great Escape w soundtracku głównym. Nazywa się The Great Escape, to jest nawiązanie do dwójki, bo dwójka nazywa się The Great Escape, czyli po polsku Wielka Ucieczka, okej. Okay. Ja nie wiem, czy się przymknę, czy nie, ale będę się musiał skupić, bo idzie mi beznadziejnie. Zaraz umrę, jak się nie skupię. Okej. Musimy uciekać, jak widzicie, bo po drodze życie i musimy przy okazji unikać rzeczy, które się walą na pod nogami, lawa idzie do góry. Także musimy uważać, że mamy boksery po drodze. Wszystko, co się nauczyliśmy, idzie teraz na test, tak naprawdę. Wszystko, co się nauczyliśmy. Wchodzenie między ścianami, balony, bicie, skakanie. Wszystko dosłownie idzie na test, więc... Tutaj jest naprawdę skupić się trzeba, bo inaczej, jeżeli ktoś nie umie grać w tą grę, to tego nigdy nie przejdzie. A ja się pamiętam, jak się z tym męczyłem. Żadna liana mi się nie kończy, mój do, wszystko jest git. Już nie jest. Dobra, jeszcze jest git. Zatrzymajcie go, nikt mnie nie zatrzyma. Jestem najszybszym zawodnikiem, bo testuję ABCCP. Dobra, tu jeszcze jest skał na nas, jakby było nam mało. Do góry, Rayman! Jezu, przestał mi działać. Nie pozwólcie mu dotrzeć do Leptysa! Ja dojdę do Leptysa, rozwalę mu łeb i to mnie po drodze. Nie strzelaj. O! Nie masz już kogo wysłać na mnie! Wiesz czemu? Bo uciekam! Nara! Udało się! O, jaki jestem happy! Bierzemy kasynkę w spokoju. Nie mam nawet picia, żeby się napić. Pięknie. Cała fabryka rozwalona. Tak, tu jest kasynka, o której mówiłem. Ups. Na moc
tego starożytnego berła. Przyzywam cię, Leptysie, władco mroków, panie wszystkich knarenów. Przybądź i przekaż mi swoją moc. Dokładnie tak, to jest to, o czym mówiłem. Reflux idzie na całość, panie i panowie. Staje się bogiem aktualnie, krótko mówiąc. Tak jest, i całą tą moc Leptysa ma teraz w Bejle swoim. Ladies and gentlemen, witam was na ostatnim poziomie, który nazywa się Wieża Leptysa. Mamy 10 klatek i na tym poziomie musimy zdobyć ponad 43 tysiące punktów. A dlaczego? Dowiecie się w ostatnim odcinku tej serii. Także cóż, mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć, pa, i do zobaczenia w następnych filmach z Seymana Trójki. Trzymajcie się, pa, pa.